Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, jak co tydzień albo prawie co tydzień. Czasem nam się nie udaje spotkać co tydzień. Proszę Państwa, dzisiaj będę mówił znowu o książkach nie swoich, bo na moje jednak trochę będzie trzeba poczekać z racji tej, że no zmienił się trochę system pracy, ja jestem pochłonięty innymi różnymi zajęciami. Ale chciałem powiedzieć dzisiaj o książce zupełnie niezwykłej, wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy, która była zapowiadana już chyba od jesieni. A ja na pewno od jesieni o tym wiem. I jest to, proszę Państwa, wznowienie sławnej i bardzo drogiej książki, która była dostępna do tej pory na Allegro, czyli książki Fernanda Brodela, Struktury codzienności, kultura materialna, gospodarka i kapitalizm od XV do XVIII wieku. To jest tom pierwszy, nazywa się Struktury codzienności. Tom drugi, Gry wymiany. I tom trzeci, Czas świata. Proszę Państwa, ta książka jest po prostu lekturą obowiązkową. W zasadzie no, nic tu więcej nie trzeba dodawać. To jest lektura obowiązkowa. Ja bardzo się cieszę, że ona się ukazała, proszę Państwa, dlatego że ten nasz trud, jaki podjęliśmy wydając, wezmę ją do ręki, wydając książki z serii gospodarczej, nie jesteśmy w osamotnieniu. Tak? Jeżeli ktoś wydaje Brodela, to znaczy, że nie jesteśmy w tej naszej misji samotni. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że te treści, które ja tutaj uporczywie, maniakalnie i z takim zacięciem promuję, one są przez cały czas lekceważone i traktowane w sposób dziwaczny, moim zdaniem. To znaczy treści gospodarcze, tak jak to było słychać w nagraniu audycji radiowej, gdzie profesor Władysław Zawistowski wychwalał wydaną przez nas książkę Handel Wołami w Polsce, to wszystko ma taki charakter, że profesor musiał się tłumaczyć przed prowadzącym, że on tutaj opowiadał o książce na temat historii gospodarczej. To jest, proszę Państwa, żenujące. Powiem wprost, bo nie można uprawiać wobec ignorantów i dyletantów takiej kokieterii, chcąc sprzedać produkt dobry i bardzo dobry. A do tego się sprowadza promocja książek na temat historii gospodarczej. To jest niezwykłe, z mojego punktu widzenia niezrozumiałe i bardzo źle świadczy o ludziach, którzy mają jakieś aspiracje do ilorazu inteligencji i do książek w ogóle, do mówienia o książkach. Lekceważenie tych treści jest po prostu objawem no, jakiejś aberracji, zacofania, czego tam jeszcze, mogę powiedzieć, głupoty takiej prostej. Bo oczywiście ludzie, którzy te treści lekceważą, natychmiast zwracają wzrok ku tak zwanym innym treściom, czyli dotyczącym a to sztuki, a to szeroko rozumianej kultury, jakiegoś takiego pięknoduchostwa. Bez zrozumienia istoty, bo to nie jest tak, że książki o sztuce są głupie albo złe. Najlepsza książka o sztuce, jaką przeczytałem w życiu, to są Wspomnienia Wollarda. Jeszcze kiedyś o tym Państwu opowiem. Może zacznę w ogóle o antykwarycznych rzeczach mówić, bo to też ciekawe. Nie mogę tego wydać niestety. Ale może trzeba by było pogadać. To się zrobi promocję i z Allegro to zniknie. Proszę Państwa, ale treści gospodarcze, ekonomiczne i historia rozświetlana poprzez te treści są ważniejsze niż wszystko. To jest monumentalna praca, proszę Państwa, praca, która omawia wszystkie w zasadzie aspekty życia ekonomicznego społeczeństw od XV do XVIII wieku. Nazwanie autora erudytą to jest eufemizm w ogóle. To jest, nie ma o czym gadać. Przywoływanie przykładów z najróżniejszych epok, momentów, krain, od Uralu i Wołgi po Portugalię przychodzi panu Ferdynandowi z największą łatwością. Oczywiście ja wiem, że to jest autor francuski. Do francuskich autorów wielu uczonych niemiecki albo włoski ma mnóstwo zastrzeżeń i że to takie lekkie, a że tu się pomylił, a tam coś tam. To jest bardzo łatwa krytyka. Proszę Państwa, to są trzy pomnikowe tomy, które każdy powinien przeczytać. Ja nie jestem w stanie omówić wszystkiego, co znajduje się w tej książce, ale chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na szatę graficzną oraz to, że książka zawiera mnóstwo ilustracji i one dzięki Panu Bogu Najwyższemu oraz redaktorom znajdują się w środku, a nie na końcu. Są po prostu wklejane w tekst.
To jest fantastyczne, to ubarwia bardzo tę książkę. No i no podnosi jej jakość po prostu, co tu mówić. Proszę Państwa, to jest książka o tym, że świat był nowoczesny zawsze. Taka syntetyczna formuła, o czym są te trzy tomy Fernanda Braudela dotyczące gospodarki i kultury materialnej. To jest o tym, że świat nowoczesny był zawsze. Tylko my tego nie wiemy, bo nam ktoś wmówił, że istnieje jakiś postęp i że my tutaj doszliśmy do jakichś niespotykanych osiągnięć, bo mamy mikrofalówkę i zmywarkę do naczyń. To jest wszystko bez znaczenia tak naprawdę. Proszę Państwa, o czym konkretnie jest tutaj mowa? Ja podniosę trzy kwestie, które mnie interesują. Przede wszystkim są tu omówione targi szampańskie i zasady ich funkcjonowania. To jest póki co jedyna nowo wydana książka, gdzie te targi szampańskie są mniej więcej sensownie omówione. Przywołane jest takie fantastyczne zupełnie powiedzenie, ponieważ no, targi szampańskie są kluczem do wielu rzeczy. Są kluczem do herezji, są kluczem do gotyku, są kluczem do upadku Francji w czasie wojny stuletniej, do wielu innych kwestii również kluczem są targi szampańskie. I funkcjonowało powiedzenie w Europie Zachodniej, że nie wiedzieć o targach szampanii, to jest tak jakby nie wiedzieć o czymś, nie wiedzieć, że słońce wschodzi, tak? To na tej zasadzie. No i proszę Państwa, my dzisiaj nie wiemy nic o targach szampańskich, nie mamy o tym zielonego pojęcia i próbujemy tłumaczyć różne zjawiska w historii, nie odnosząc się do tego niezwykłego zjawiska. W ogóle się do tego nie odnosimy. To jest próba wyjaśnienia II wojny światowej bez Hitlera. O, tak bym to ujął. Jak ktoś by sobie próbował wytłumaczyć, dlaczego była jedna i druga ofensywa, w ogóle o co ci ludzie się bili, ale pomyślał, a ten Hitler nieważny zupełnie, siedział w tym Berlinie i na froncie nigdy nie był. Więc to jest to mniej więcej tak, jakby tłumaczyć historię gospodarczą i historię w ogóle, no bo jakaś inna historia pozagospodarczą może być ważna, bez targów w szampanii. Wreszcie ten autor wskazuje wprost na związek pomiędzy targami w szampanii a architekturą gotycką w Ile-de-France, proszę Państwa. Być może jeszcze inni autorzy, ale w Polsce nikt o nich nie słyszał i nikt takich rzeczy nie przywołuje, a być może już przywołuje, ale ja nie słyszałem. Jeżeli tak, to przepraszam. Proszę Państwa, targi w szampanii i ich szczegółowe omówienie z jednym zastrzeżeniem, ponieważ autor wskazuje na zapędy Filipa IV do likwidacji tych targów. Nie łączy tego niestety z herezją, z herezją na południu, co mnie trochę martwi, ale to nie ma znaczenia, dlatego że masa faktów zawartych w tej książce, powiązań, sugestii jest tak ogromna, że ja mam akurat obsesję na tym punkcie i to możemy wybaczyć panu Ferdynandowi, zwłaszcza, że on jest lepszym specjalistą niż wszyscy znani nam specjaliści, a my tutaj jesteśmy tylko biednymi popularyzatorami tych treści, nie aspirującymi do niczego. Proszę Państwa, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, rywalizacja pomiędzy Genuą a Wenecją. Rywalizacja pomiędzy Genuą a Wenecją to jest fantastyczna zupełnie ilustracja. Nie wiem, co to jest za obraz. No, ja rozumiem, że to jest obraz XV-wieczny albo nawet XIV-wieczny, włoski, tak? I to jest, proszę Państwa, to dzisiaj mogłoby się wydarzyć, prawda? Tylko, że ci ludzie mają inne ubrania, prawda? A to jest scena współczesna, tak? To jest molo w Sopocie, tylko trochę inne, bo z kamienia. No, dla mnie jest to absolutnie niezwykłe. Każdy powinien to zobaczyć, jak to wygląda. Proszę Państwa, nie wiem, czy to jest Wenecja, czy Genua, czy jakieś inne włoskie miasto, ale rywalizacja między Genuą a Wenecją. To jest fantastyczny mecz. Gra się w pieniądze, ogromne pieniądze. A o tym, kto zwycięży, decyduje taka ilość zmiennych, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Wenecja, jak tutaj sugeruje autor, Genueńczycy mieli bardzo dobry, nowoczesny i wydajny system podboju ekonomicznego odległych krain. I Ferdynand Braudel sugeruje, że za nowoczesny, tak? Że statyka i pewna zachowawczość Wenecjan uchroniła ich od katastrofy. Nie wiedziałem tego, Państwo też pewnie nie wiedzą, że XIII wiek to jest bezwzględna i absolutna epoka dominacji Genueńczyków, którzy potem
w XIV wieku bardzo tracą. To się też wiąże z targami szampańskimi i ich funkcjonowaniem. Pamiętajmy, że rok 1314, ważny rok ze względu na proces templariuszy, to jest moment, kiedy pierwsza wenecka galera dopływa do Flandrii. Wcześniej pływali tam tylko Genueńczycy. Coś się wydarzyło. Dominacja Genui zostaje złamana. On tutaj opisuje dokładnie dlaczego i jak. Więc to jest szalenie ciekawe. Jeszcze jedna ważna sprawa. Wenecjanie mają potężną konkurencję, są uwikłani w politykę kontynentalną, mają bardzo wąski akwen do dyspozycji, ale to jest ich akwen. Na to Brodel wskazuje, że Adriatyk jest Morzem Weneckim. Wenecjanie wypływając nawet bardzo daleko, są ciągle u siebie i nie spotykają innych jednostek pływających poza weneckimi. Z Genueńczykami był ten kłopot, że no oni wypływając na to swoje morze liguryjskie, natychmiast napotykali obce statki. Żeby w ogóle móc pływać gdzieś i robić interesy poza Morzem Śródziemnym, musieli podpisać jakiś cyrograf z Londynem. To oczywiście się natychmiast nam kojarzy z taką kwestią, że skoro tamci podpisali z Londynem, no to Paryż musiał mieć jakieś interesy z Wenecją, tak? Skoro Wenecja wyautowała Genueńczyków z morza, ze wschodniej części Morza Śródziemnego i sprowadziła ich do, przepraszam za sportowe wyrażenie, parteru, no to Anglicy musieli się mocno zdenerwować i próbowali przywrócić poprzedni stan, czyli po prostu zaatakowali Francuzów. Oczywiście było tysiąc innych powodów jeszcze, łącznie z roszczeniami do korony francuskiej, tak, wysuwanymi przez Londyn, ale te aspekty gospodarcze są obecne i o nich trzeba mówić. To jest kolejna sprawa. O naturze wojny, proszę Państwa. O naturze wojny. Fantastyczne rzeczy są tutaj. Wojna uczona i wojna chaotyczna. Takie zestawienia. XVII wiek i kontynentalna wojna czworoboków pikinierskich, którą Brodel nazywa wojną uczoną. Przeniesienie tej wojny, my to znamy z historii kolonizacji Ameryki Północnej. Przeniesienie tej wojny za ocean i zastosowanie jej do rywalizacji pomiędzy mocarstwami w Ameryce pokazało, że należy zmienić taktykę. I rodzi się wojna nowoczesna, czyli wojna na wyniszczenie. Wojna zaczynająca się od partyzantki. Kończy się epoka, którą uwiecznił Velázquez na obrazie Poddanie Bredy, tak, gdzie wszyscy kulturalnie i grzecznie do siebie się odnoszą. Jakieś trupy oczywiście są, ale wszyscy są tak grzeczni, układni i dobrze wychowani, że w ogóle no, brakuje tylko ciastek i kawy. Tak. Z chwilą, kiedy ten sposób wojowania został przeniesiony przez Portugalczyków, którzy wtedy byli w Unii z Hiszpanią i Holendrów do Brazylii, bo od tego tutaj zaczynamy, to się okazało, że no nie działa, tak? Że prowadzenie wojny uczonej na kontynencie amerykańskim nie przybliża nikogo do realizacji celów politycznych, no a te jednakowoż są najważniejsze. I proszę Państwa, co się zaczęło? No werbunek tak zwanej miejscowej ludności, tak? Czyli werbunek tych ludzi, którzy się już urodzili, białych oczywiście, częściowo metysów, którzy prowadzili okropną wojnę. Wojnę, która była nazwana przez wojowników europejskich, rycerzy wojny uczonej, była nazwana mordowaniem, a nie wojną, tak? Ta wojna niestety zyskała przewagę i ona ewoluowała w różnych kierunkach. W Ameryce Północnej zaowocowało to powstaniem oddziałów Rangersów. W Ameryce Południowej też czegoś na kształt rozwinęło się korsarstwo. I autor wskazuje wprost, że źródło, że ewolucja tej wojny doprowadziła w końcu do tego, co zobaczyliśmy na polach wschodniej Europy w czasie wojen śląskich. Czyli, że Fryderyk Wielki był w prostej linii spadkobiercą tej wojny chaotycznej, wojny nieuczonej, wojny bezwzględnej, że on jest głównym dziedzicem tej tradycji wojennej. W ogóle generalnie o tradycjach ekonomicznych i wojennych jest tutaj bardzo dużo ciekawych treści. Kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, ale to jest tak, że to jest wszystko ciekawe. To w ogóle otwieramy na dowolnej stronie i mamy same rewelacje i same ciekawe rzeczy, a do tego mnóstwo tabelek, cyfr, zestawień liczbowych, wykresów, w ogóle coś cudownego, proszę Państwa. Co jeszcze ciekawego, na co ja zwróciłem uwagę? Choroby.
analiza dość dokładna fal zarazy, rozmaitego rodzaju. Tak? Począwszy od tego, co nazywano dżumą, a co prawdopodobnie dżumą nie było, albo było dżumą w kilku wariantach. Tak? Gruźlice najróżniejsze, ogniska występowania, skąd to przychodziło, skąd się brało, dlaczego wygasało, jaki wpływ miały choroby na gospodarkę, tak? W jaki sposób wpływały na politykę. Potężne części tej książki są poświęcone tym zagadnieniom. Proszę Państwa, jeszcze zajrzę do spisu treści. O genuańczykach i wenecjanach już było. A, oczywiście, no bo idziemy po kolei, to jest chronologicznie ułożone. Oprócz tej średniowiecznej rywalizacji pomiędzy Wenecją a Genuą, potem rywalizacja angielsko-holenderska, równie dokładnie jest omówiona. To co lubimy najbardziej, czyli akty nawigacyjne i wojny końca XVII wieku, Michiel de Ruyter, admirał holenderski, którego znamy z filmu i wszystkie te okropności, które się odbywały na tym przesmyku pomiędzy Niderlandami a Anglią w stuleciu XVII, z całym tłem gospodarczym, które do tego jest dokręcone. Jeszcze zwrócę uwagę na tom drugi, który jest chyba najobszerniejszy, a może trzeci, aż zmierzę, no porównywalne mniej więcej. A, jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, specjalizacja targów. Bo tak, giełda w Brugi, 1309 rok, powstaje, to prawda, natomiast to nie znaczy, że nikną targi. Powstaje coraz więcej targów, coraz więcej miast bogaci się na targach i one są coraz bardziej wyspecjalizowane. To jest niezwykłe. Jeszcze jedna rzecz. Tu jest dokładnie omówione, w jaki sposób inwestycje dotyczące przepraw przez przełęcze alpejskie wyniosły do góry w niedługim czasie bardzo banki południowo-niemieckie, czyli Fuggerów, mówiąc wprost. W XIV wieku, proszę Państwa, przerzucono kilka mostów przez górskie rzeki i się zaczęło. To jest ten moment, kiedy targi szampańskie tracą i ciężar handlu przesuwa się trochę na wschód, a kredytodawcy i kupcy z południowych Niemiec zaczynają swoje kokosowe interesy. Kokosowe, raczej kruszcowe, dlatego że oni robią te interesy głównie na kopalinach. No Jakub Fugger, wiadomo, po prostu to jest ukoronowanie tego wszystkiego, czym były południowe Niemcy. My tego oczywiście nie widzimy, bo to w polskiej historii nie występuje. Tam występuje tylko Hansa i tak dalej, bo może. Natomiast banki szwabskie, banki Augsburga, proszę Państwa, to jest potęga większa niż Genuańczycy, większa niż Wenecjanie. W pewnym momencie, która oczywiście przychodzi do bankructwa, tak samo jak wszystko, bo nic nie jest wieczne, ale to też jest tutaj omówione. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu tę książkę polecam. Tak jak mówię, to nie jest moja książka, wydał ją PIF. Z tego co wiem, nakład nie jest wielki, więc dobrze jest się pospieszyć, bo do druku na pewno nie zrobią, to mogę Państwu zagwarantować. I warto ją przeczytać. W zasadzie ze względu na wszystko. Także jeszcze raz. Ferdynand Brodel, Gry wymiany, Czas świata, Struktury codzienności. Trzy olbrzymie tomy. Ja to może jeszcze tak pokażę. Proszę. Trzy olbrzymie tomy. Zachęcam i polecam. Dziękuję uprzejmie. Do następnego razu, do następnego spotkania.